Gracias, dzień dobry, kalimera, good morning. Padło wczoraj pytanie, skąd ja to wszystko wiem? Trzy główne aspekty. Vidya oznacza divine knowledge, wiedza, brak ignorancji. Playboy to nie jest wiedza, divine knowledge. Setki, jak nie tysiące książek, ale to nie tylko to, bo to jest pusta wiedza. Drugi aspekt musi być praktyka. Zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Przez na przykład praktykę jogi codzienną, przez oddychanie. I trzeci aspekt to jest life experience, to jest doświadczenie życiowe. Czwarty jest podróże, bo nic tak nie kształci jak podróże. Ale ktoś powie, no ale jak to? Ja mam doświadczenie życiowe, dlaczego ja tego nie wiem? No masz na przykład doświadczenie życiowe, ale na przykład nie praktykujesz, albo nie masz vidi, czyli divine knowledge. Bo wiele osób ma doświadczenia ciężkie życiowe, ale nie ma wiedzy i nie ma praktyki. Albo ktoś ma tylko praktykę, pustą praktykę. Ja widziałem takie dziewczyny, co myślą, że są joginkami, bo są wygimnastykowane. Jesteś tylko gimnastyczką, nie jesteś joginką, bo nie masz wiedzy i doświadczenia. Ktoś powie, mam wiedzę. Masz pustą wiedzę, ale nie masz doświadczenia. Te wszystkie trzy czynniki, wiedzę, vidya, divine knowledge, praktyka, yoga, pranayama, dzienne medytacje i doświadczenie życiowe. No bo na przykład, jak komuś opiszesz cierpienie, jak go nie przeżyłeś. Dopóki ktoś cię nie zrani, nie możesz tego opisać. Tak samo seks. Opisz komuś orgazm. Komuś, kto nigdy go nie przeżył. Musisz go najpierw przeżyć, później możesz to opisać. Ale to też ciężko, bo ta osoba musi przeżyć. Więc ze mną tak jest. Ja uczę tylko to, co się nauczyłem, jest poparte wiedzą, vidyą, divine knowledge. Jest praktykowane i co działa na mój system. Ja nie uczę nic, co na mnie nie działa. I tak samo jest z astrologią, czy z innymi rzeczami. Czy jnana yoga, kriya yoga, bo jest różnych ścieżek wiele. Także to tyle. Miłego dnia.